Dzień dobry kochani, dziś zapraszam Was na kolejny odcinek praktycznych rozwiązań do domu. Pierwszy film macie tutaj podlinkowany. Bardzo Wam się spodobał, cieszę się dużym zainteresowaniem, bardzo dużo komentarzy jest, także bardzo Wam serdecznie dziękuję i dlatego dziś przychodzę z kolejną listą. I od razu Wam powiem, że to nie będą jakieś mega drogie pomysły, tylko takie sprytne rozwiązania, na które warto zwrócić po prostu uwagę. I zaczynamy. Pierwszy pomysł jest to nasza sypialnia, szafki nocne i kontakty zlokalizowane nad szafką nocną. Uważam, że jest to mega praktyczne rozwiązanie. Zauważyłam to pierwszy raz, jak byliśmy gdzieś na wakacjach w hotelu i właśnie tam bardzo spodobało mi się to, że te kontakty były nad szafką nocną i dzięki temu telefon mogłam spokojnie ładować, nie nachylając się gdzieś tam do kontaktu, nie szukając go za szafką, tylko jest na wysokości wzroku. Jeżeli mamy kabel krótki, to od razu można ten telefon położyć na szafce nocnej. Także jest to rozwiązanie, które bardzo Wam polecam. O to trzeba zadbać już na etapie budowy domu, kiedy rozprowadzacie kable. I moi kochani, taki mały przerywnik. Ponad 50% moich stałych widzów, którzy regularnie oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, także serdecznie zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, aby powiadomienia o nowych filmach pojawiały Wam się regularnie i dzięki temu moje zasięgi poszybują w górę, a ja będę Wam mega wdzięczna. Kolejne rozwiązanie, już o nim wspominałam w ostatnim filmie z kuchni. Kto go nie widział, również linkuję tutaj. Jest to rozwiązanie na 4 pojemniki na kosz w kuchni. Często widzę rozwiązania, gdzie kosz w kuchni ma taką klapę, którą trzeba po wysunięciu szuflady jeszcze podnieść, a często jest tak, że mamy ręce pełne śmieci i jest sobie jakby ciężko z tym poradzić, albo te kosze są nieopisane. Jest to takie jakby nieintuicyjne, więc ja serdecznie Wam polecam takie rozwiązanie, jakie my mamy, kiedy szuflada się wysuwa, jasno widać, żółte to plastik, niebieski papier, zielone szkło. Oczywiście te kolory są podyktowane przez worki, które już się znajdują w tych pojemnikach i ostatni, czwarty pojemnik jest na odpady zmieszane. Wszystko jest jakby otwarte, jest łatwo dostępny, nie trzeba szukać. Chodzi mi tutaj głównie o to, że nie dźwigamy żadnej pokrywy. Albo jeszcze jednym bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, kiedy ktoś ma zwykłe drzwiczki i tam znajduje się kosz, to mam pomysł, który mieliśmy w naszym starym mieszkaniu. Jest to kosz zawieszony na drzwiach. Po otwarciu drzwiczek dźwigała się automatycznie klapa, czyli front, który otwieramy, dźwigał pokrywę kosza i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Chodzi o to, żeby dodatkowo nie robić jakiegoś ruchu, gdzie podnosimy klapę kosza. Kolejne bardzo fajne rozwiązanie, które mamy w kuchni, a o którym ostatnio nie powiedziałam, jest to automatyczny odkurzacz, taki ręczny, który jest po prostu na akumulator, nie trzeba włączać go do kontaktu i jest to rozwiązanie bardzo przydatne na parterze, szczególnie kiedy ma się dzieci i dziecko coś rozsypie albo gdzieś jakiś piasek się pojawia, to ja od razu sięgam, mam ten odkurzacz zawieszony już na specjalnym wieszaczku i od razu sobie daną powierzchnię odkurzę. Jest to dla mnie przyjemne, łatwe, nie muszę się męczyć z tym, że gdzieś tam trzeba ten kontakt znaleźć, gdzieś ten kabel mnie ogranicza. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, także polecam Wam kupić sobie do domu odkurzacz, bo jeżeli na przykład macie ten tylko jeden odkurzacz i on jest na przykład na piętrze, no to gdzieś tam lecieć do góry po ten odkurzacz to jest dosyć takie uciążliwe, więc serdecznie polecam Wam dokupić sobie właśnie taki automatyczny odkurzacz. My jeszcze mamy jeden taki malutki podręczny odkurzacz i z niego bardzo często korzysta mój syn, ponieważ jak gdzieś coś nakruszy, na przykład tutaj na sofie, to on wie, gdzie ten odkurzacz się znajduje. Ten odkurzacz nie jest ciężki i sam jest w stanie sobie poodkurzać różne jakieś tam okruszki, które mu się wysypały. I uczy to samodzielności i no jest to rzecz podręczna, także warto tutaj z takiego rozwiązania w domu skorzystać. Jak już jesteśmy przy temacie odkurzacza, to bardzo duża część osób posiada już te odkurzacze, roboty takie automatyczne, sprzątające i często on jest gdzieś tam na widoku i u nas odkurzacz również taki jest, natomiast on jest u nas bardzo sprytnie schowany i zarówno w mieszkaniu mieliśmy go schowanego pod sofą i tak samo jest teraz, jest schowany pod rogówką, nikt nie wie, gdzie on się znajduje, po prostu uruchamiamy na aplikacji sprzątanie i on nagle wyjeżdża spod tej sofy, ma tutaj oczywiście taką stację do ładowania, jest to wszystko schowane, oczywiście może dostęp, kiedy chcecie, nie wiem, coś z tą stacją ładowania zrobić,
zrobić, jest utrudniony i oczywiście musi to być na tyle niski robot, żeby się zmieścił pod danym meblem, więc tutaj bardzo serdecznie polecam takie rozwiązanie, żeby tą stację ładowania ukryć gdzieś tam pod sofą i niech ten odkurzacz sobie tam stoi, niech po prostu nie zabiera gdzieś tam jakiegoś miejsca na widoku. Kolejne rozwiązanie, jeżeli macie niewielki dom, to każda przestrzeń jest, oraz w przypadku mieszkania, każda przestrzeń jest na wagę złota, więc bardzo polecam łóżka, kiedy macie takie duże łóżko dwuosobowe, aby to były łóżka z możliwością podniesienia, takie na siłownikach i wtedy macie całą tą powierzchnię pod łóżkiem do wykorzystania jako bardzo po prostu duża przestrzeń do przechowywania. U nas bardzo dużo rzeczy się tam mieści. Mimo tego, że jakby u nas tego miejsca do przechowywania nie brakuje, to jest to przestrzeń, którą warto wykorzystać i warto takie łóżko sobie zamówić. Ono wcale nie jest jakieś mega drogie. Kolejne bardzo fajne rozwiązanie do łazienki. Jest to składana kabina prysznic. Jeżeli macie małą łazienkę w małym mieszkaniu, albo jeżeli macie małą łazienkę mieszkając w domu, bo na przykład macie jedną główną, a jedną malutką, to składana kabina prysznicowa jest mega fajnym rozwiązaniem. Mamy taką kabinę i ona zawsze jest złożona, ale kiedy jest rozłożona i widać, ile ona faktycznie miejsca zajmuje, to jest to naprawdę ogrom i jakby pochłania całą tą przestrzeń małej łazienki. A kiedy ona jest złożona, to łazienka optycznie od razu wydaje się większa i jest to rozwiązanie, które serdecznie Wam polecam. Bardzo dużo osób w moim filmie, w którym pokazuję Wam naszą łazienkę, pyta o tą kabinę. Mega, mega polecam, bardzo fajnie rozwiązanie. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy w łazience, to mam na myśli szafkę podumywalkową. Ja zawsze, i zarówno jak mieszkałam u rodziców, i jak się wyprowadziłam od rodziców, to każda szafka pod umywalką była jakby otwierana i trzeba było, że tak powiem, zanurkować i coś z niej wyciągać. Teraz pod każdą umywalką, którą mam w domu, mam szuflady wyjeżdżające. Jest to bardzo praktyczne. Nigdy bym już sobie nie zrobiła takich otwieranych szafek, gdzie dostęp jest naprawdę utrudniony. Szuflady to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być, więc serdecznie Wam polecam, wybierając szafkę pod umywalkową, aby to była szafka z szufladami. Aha, jak już jesteśmy przy temacie umywalki w garażu, to właśnie polecam Wam takie rozwiązanie, aby w garażu znalazła się umywalka, gdyż czasami robi się w garażu jakieś brudne prace, ręce są brudne i kiedy macie potrzebę umycia rąk, to najlepiej oczywiście jest je umyć w garażu. No jest to taka brudna umywalka, ale warto, żeby ona tam się znajdowała. Albo gdy ktoś u Was wykonuje na ogrodzie jakieś prace, jacyś robotnicy, to mogą sobie umyć te ręce w garażu, nie muszą Wam wchodzić do Waszej prywatnej tej części, gdzie mieszkacie. Kolejne rozwiązanie, to u nas wyszło w praktyce. Chodzi mi tutaj o pralnię, jest to miejsce, gdzie oczywiście piorę ubrania, suszę ubrania oraz je prasuję. I zdarza się tak, że jak wyprasuję jakąś koszulę, to bardzo często początkowo wieszałam tą koszulę na wieszaku i zawieszałam o drzwi, żeby od razu nie biegać między pralnią a garderobą. Teraz mam zamontowane, nawet nie było nic wiercone, tylko jest to przyklejone na taśmę dwustronną. Jest to taki wieszak, który jest składany. Kiedy zajdzie potrzeba, to go otwieram i mogę zawiesić sobie tam chyba około 6 wieszaków. Bardzo fajne rozwiązanie, bo ten wieszak jest taki ukryty, więc bardzo serdecznie polecam Wam ten wieszak, bo naprawdę fajnie się u nas sprawdza. I już ostatnie rozwiązanie. W poprzednim filmie zaczęłam od schodów podświetlanych, a dzisiaj chciałam Wam, nawiązując do tych schodów, powiedzieć o tym, aby zrobić sobie schody zabiegowe, czyli to są schody, które nie mają tego momentu wypłaszczenia, tylko od razu po prostu idą w górę. Są oczywiście zwolennicy takiego rozwiązania, są również przeciwnicy. Przeciwnicy mogą powiedzieć, że faktycznie ta przestrzeń, gdzie mamy ten zakręt, im bliżej środka, tym jest węższa, a oczywiście na zewnątrz są to szerokie schody. Natomiast ja uważam, że jakby optycznie, wizualnie bardzo fajnie to wygląda, ale schody zabiegowe mają taką nutkę nowoczesności, także jest to rozwiązanie, które u nas bardzo fajnie się sprawdza. Chodzi o to, że ciągiem wchodzicie po schodach, nie ma tego momentu wypłaszczenia. No jest to taki bajer, nie jest to jakiś must have. I moi kochani, to już wszystko. Jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, to stworzę kolejną listę. Dajcie mi znać, czy takie filmy Wam się podobają. Jak macie jakieś inne pomysły, to napiszcie w komentarzu. I reasumując, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, zachęcam do subskrybowania. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!